Siema, witam ponownie w Ikarusie. Niestety jestem troszkę przeziębiony, także możemy być inaczej słychać. No ale nieważne. Od ostatniego odcinka minęło trochę czasu, także mam nadzieję, że ponaprawiali te wszystkie bugi i tak dalej, że teraz będę dostawał karencji. Dodatkowo dla tych, co nie wiedzą, to filmiki z Ikarusa pojawiają się codziennie o 17:00. Także polecam zostawić suba, żeby nie przegapić. A my lecimy ostatnią misję przed zimą. Zrobimy sobie tę misję. I później polecimy sobie na zimę. Bo to chyba zostawię na razie. Ona jest hard, także... Lecimy. Dobra, tu nic nie mam. Pyk. Tak więc lądujemy na naszej planecie nowej. To znaczy, planeta chyba jest ta sama, tylko jest inny region. Chociaż w tym regionie już chyba była pierwsza misja, jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Otwieranko. Ty, kurde. No, a nie, rano jest, okej. Dobra, także wylądowaliśmy i musimy iść tutaj. Nie wiem, czy tutaj będą jakieś bitki, ale ja sobie pewnie standardowo pozbieram jakieś tam podstawowe narzędzia, itemy i tak dalej. Chociaż łuk bym sobie zrobił, tak w razie czego, żeby móc się obronić przed czymś. Dobra, jakieś tam podstawowe narzędzia mamy, zrobiłem sobie oczywiście stąd nowe narzędzia. Po drodze jeszcze sobie zabijamy jakieś zwierzątka na bone arrowy. No i pójdziemy zobaczyć, o co chodzi w tej misji, co tam trzeba zrobić. Jagódki sobie zbierzemy. Dobra, także widzimy się na miejscu. Zrobiłem sobie taką małą chatkę tutaj. Tu postawiłem tylko łóżko, ognisko, żeby sobie żarcie zrobić, ugotować sobie mięsko i dynię. Bo one dają staminę oraz HP. No i zaraz więc tutaj budować nie będę, bo nie wiem, jak długa będzie ta misja. Więc jeszcze tylko poczekam, aż mi się troszkę mięska zrobi. Także nie wiem, jak będzie ta długa ta misja. A też wiadomo, nie chcę wejstować za dużo czasu, nie? Także tutaj jakieś wilki mnie zaatakowały. Tu już ogólnie są mobki na jakieś 70 plus levelach. Pytanie, w sensie z normalnych arrowów w głowę na dwa hity padają. Z bone arrowów nie padłyby na hita. Dobra, jestem ogólnie niedaleko jeszcze miejscowy, także jeszcze niech mi się dynia zrobi. Dobra, idę zobaczyć, o co tam chodzi w tej misji. Jeżeli chodzi o jakieś nowe zwierzęta, to raczej nic wielkiego nie zauważyłem. Spotkałem chyba z 3 niedźwiedzie, z czego jednego zabiłem. I tam jak ktoś pisał w komentarzach, to woda jest ogólnie OP, nie? Bo możecie sobie wpłynąć do wody i stać przy niedźwiadku i on wam nic nie zrobi, bo sobie pływa. Także zgoni niedźwiedź, to do wody. OP. Dobra, no i jestem tutaj chyba, tak? Co ja tu muszę zrobić? Bo tam słychać chyba niedźwiadki. Ogólnie są jeszcze dziki, bizony, właśnie te niedźwiadki i wilki. To w sumie tyle. Że no mają dosyć duże levele, bo mają jakieś tam 70 i tak dalej, nie? O, tam mamy bizona jakiegoś. Tam słychać chyba niedźwiedzia. Że chyba nie chciał mu tam iść. Ale bizony nie są agresywne, one uciekają. Tak więc, dobra, ja to sobie muszę znaleźć. Więc widzimy się, jak to znajdę. Mam nadzieję, że nie umrę do tego czasu. Dobra, znalazłem jakiegoś flowera. Mam z nim interaktować. F. Okej. Dobra, czyli teraz musimy iść w drugą miejscówę. Ja się napiję, jak już tutaj jestem. Pójdziemy sobie tą drugą miejscówę. Tutaj chyba nic mnie atakować nie będzie. Już zatruty jestem. Dobra, napijemy się i lecimy na drugą miejscówę. Jestem ciekawy, czy za tę misję dostanę te pieniążki, bo fajnie by było mieć tam na początku, nie? Jakąś haczeta sobie wziąć czy coś. O, nie, 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 nie. Właśnie niedźwiadek mnie podhacza. Gdzie on jest? Ubiłem go? Chyba tak. Ale zaraz zobaczycie, o, jest niedźwiadek. Pyk. 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 I pyk. No i umarł niedźwiadek. Także woda upi.
Wiem też 24 level, już za niedługo 25. I tutaj chyba sobie dodam w solo health regen 10%, później pójdziemy w 20%. Jeżeli chodzi o drzewko, tutaj na pewno elektronika. Ja tu mam 12 punkcików w ogóle. O, tu termos na 25 będzie, jakiś cement mixer, iron crate. To sobie damy. Platinum oczywiście, tutaj rzeczy, platinum bolt. Carbon, o, nowy łuk. Co my tu jeszcze mamy? O, dobra. I zrobiliśmy sobie do produkcji tlenu. No i dalej chyba będziemy szli. Co? Tu jest jakiś glass wall. No nie wiem, zobaczymy, bo na. A, tu na czwórkę trzeba 30 poziom. Okej. Już jest hunting rifle. Czyli tu już są bronie. No to już w sumie niedaleko do broni. Żeby je odblokować. O, i mamy kolejnego niedźwiadka. On ma 76 level, także. Jest tu na tej mapie troszkę niedźwiadków. Jest trochę bardziej niebezpiecznie niż na poprzednich mapach. Na poprzednich to był maksymalnie tam jeden niedźwiadek. Tutaj co kawałek są jakieś. Nie chcę go bić, bo nie ma tutaj nigdzie wody. A tego to będzie ciężko go zabić. Już jestem prawie przy punkcie. Dobra, jestem już tutaj niby w obrębie tej miejscówki. Muszę znaleźć chyba znowu jakiś taki kwiatek czy coś. Słyszałem jakąś kozę. Na szczęście niedźwiedzi tu nie słyszałem, także powinno być w miarę bezpiecznie. To wygląda jak wejście do jaskini, nie? Ale nie ma jaskini. No i gdzie ja jestem? Dobra, więc co? Ja sobie tego poszukam. Dobra, znalazłem drugą miejscówkę. Tu już w ogóle powoli na zimę wchodzimy. No ale kolejna misja już będzie na zimie, nie? Pyk. No, F. O, okej, mamy. I teraz musimy iść do trzeciej miejscowej. Kurde, aż tam? No dobra. Ja na razie na zimę nie będę wchodził, bo tam ktoś napisał w komentarzu, że podobno zima jest ciężka. Także zima będzie w kolejnej misji. Na razie co zrobimy to. Ciekawe ile tu jest w ogóle tych punktów do zrobienia, zaraz zobaczymy. Dobra, idę do kolejnego punktu i widzimy się na miejscu. Dobra, jestem już na ostatniej miejscówce. Także zobaczymy, w razie czego jakby coś mnie zaatakowało, to mamy tutaj wodę, więc można sobie uciec i popływać troszkę. No i co? Szukam tego ostatniego flowerka. Dobra, chyba znalazłem. Także podchodzimy. Pyk, F. No i tyle. Koniec misji. Kurde, szybko ta misja poszła. Ile mi brakuje w ogóle do levela? O, może sobie jeszcze tutaj 25 level dobiję. I na zimę już pójdziemy z 25 levelem. Pyk. To szybko powinno pójść dobić. 25 level to tam. Teraz chyba jeszcze nie zostanę, nie? Nope, jeszcze nie. Dobra, trzeba znaleźć jakieś zwierzątko inne. Dobra, mamy bizona. Pytanie, czy bizona uda mi się zmaszutować? Pyk. Uda się. O, najsik. Tylko ja go chyba oskurować nie mogę z tego co wiem, bo potrzebuję lepszego nożyka. Tak. A tu już nie będę robił lepszego nożyka, bo to szkoda czasu, nie? Dobra, mamy dzika. Dobra, dzik jak coś to atakuje, jak nie zginie na hita chyba. Że będzie level? Nie, jeszcze nie ma levela. O, mamy kolejnego dzika. Pyk. Mamy to. Mamy 25 poziom. Także talent sobie dodamy Health Regen, kolejny. Carbon Arrow. Czy ja chcę Carbon Arrow? Ty, pistole to już są. O kurcze. Miofoil Composter. Ty, no to chyba pójdziemy w te już. W pistole. Pyk. Damy sobie jeszcze snajpę, bo to jest chyba snajpa, nie? Prawdopodobnie tak. No dobra, tylko później będzie trzeba to wszystko pokraftować, nie? A, mam jeszcze jeden talent pącik. Damy sobie. Kurde, nie wiem właśnie w co. O, bo jak będziemy szli w bronie, to już sobie damy cheaper ammo crafting. 25% ammo będzie. Rifle ammo będzie. Będzie tańsze. O, myślę, że będzie git. Dobra.
że... O, dzik jakiś. Że idziemy do punktu ewakuacji. Tak więc misja zakończona, odlatujemy, pyk. Return to station. No, tak więc nie była to trudna misja. Tak naprawdę to na tego domku nie musiałem robić, ale wolałem w razie czego. No i okej, mamy git. Także zobaczymy, czy dostanę pieniążki za tę misję. Ciekawe, czy to naprawili. Także widzimy się w lobby. Także jestem w menu, niestety moja postać nie ma głowy w menu. Nie mam pojęcia czemu. Ale zobaczmy. Tak, mam currency, dobrze, czyli już dostaję. No tylko będę musiał nadrobić to currency, nie? Żeby coś tam pokupować. Research cost 50, crafting 25. Dobra, mamy zresearchowane, ale nie mogę tego wycraftować, bo nie mam currency więcej. Pytanie, co my tu mamy? Jakieś axe, pickaxe, tu są ogólnie narzędzia do zrobienia. Tutaj mamy jakieś kolejne... Tutaj mamy kolejne ubranka. Campfire jakiś lepszy. No, teoretycznie fajne rzeczy tu są. No dobra. Tak więc to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku na zimie.